nie musimy niczego wymyślać, bo już raz żeśmy to zrobili. Raz żeśmy to zrobili w 1989 roku. Kiedy weszła w życie 1 stycznia 1989 roku, jeszcze przed okrągłym stołem, bo okrągły stół się zaczął 6 lutego, a ta ustawa już weszła w życie 1 stycznia, weszła w życie ustawa o działalności gospodarczej. Tak zwana ustawa Mieczysława Wiejska, on już nie żyje. Opowiadał nam, jak to się jak do tego doszło. Otóż w drugiej połowie lat 80. No, drugi etap reformy się zakończył tak samo jak pierwszy, czyli kompletną plagą. No i nie bardzo już wiedzieli tam ci umiłowani przywódcy nasi, co dalej robić. I Mieczysław Rakowski, ówczesny premier, powiedział generałowi Jaruzelskiemu, że jest tutaj taki Mieczysław Wicek, który ma pomysł. No, generał Jaruzelski nawet nie chciał żadnych szczegółów słuchać, tylko jeden warunek postawił, żeby tam nie było nic przeciwko socjalizmowi. Więc Mieczysław Wilczek rozmontował socjalizm bez użycia tego słowa. Rozmontował socjalizm bez użycia tego słowa, bo najważniejszymi postanowieniami ustawy o działalności gospodarczej, ona zresztą była krótka bardzo, to było, jeden przepis był taki, że działalność gospodarcza jest wolna i każdy może ją prowadzić. I drugi bardzo ważny przepis, że dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane przez prawo. Taki węzeł gordyjski został przecięty przy pomocy tych dwóch przepisów. I odblokowanie narodowego potencjału ekonomicznego polegało jeszcze na trzecim posunięciu, że reglamentacja została pozostawiona w 11 przypadkach. Których wspólnym mianownikiem, przynajmniej częściowym wspólnym mianownikiem, było ryzyko spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego. Bo jakie to były przypadki? Wytwarzanie materiałów wybuchowych, broni i amunicji i obrót tymi towarami. Wytwarzanie trucizn i obrót truciznami. To w Przemyśle musi ktoś to robić, więc to było objęte koncesjonowaniem. Hurtowy obrót lekarstwami, hurtowy, a nie już nie detaliczny. Wytwarzanie wódki i spirytusu i obrót wódką i spirytusem wymagało koncesji. I to były takie elementy, które stwarzały ryzyko niebezpieczeństwa powszechnego. Druga grupa koncesji, tylko 11 przypadków, w ogóle wszystkich, to były takie dziedziny, które dublują działalność państwa, na przykład agencje celne, prowadzenie agencji celnych, prowadzenie agencji detektywistycznych z personelem częściowo uzbrojonym, prawda? No to było te drugie. I eksploatacja kopalin. No to... I historia ustawy o działalności gospodarczej to jest historia jej nieustannej nowelizacji. W ciągu 11 lat ustawa o działalności gospodarczej była nowelizowana 62 razy. 62 razy, czyli wielokrotnie w ciągu roku. I za każdym razem dopisywano, nowelizacja polega na tym, że dopisywano coraz to nowe koncesje. I 10 lat po wejściu w życie tej ustawy, której było tylko 11 przypadków koncesji, 10 lat po wejściu w życie tej ustawy, na skutek tych nowelizacji okazało się, że koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia obowiązują już w 202 nie przypadkach, tylko obszarach działalności gospodarczej. W 202 obszarach działalności gospodarczej. Proszę Państwa, dlaczego doszło do wydania tej ustawy? Otóż za komuny środowisko władzy ciągnęło korzyści z tego, że drobiazgowo nadzorowało sektor gospodarczy i państwowy, i prywatny. I z tego ciągnęło zyski. Jak nomenklatura się uwłaszczyła, to już nie chciała mieć nad sobą żadnych nadzorców. Dlaczego pozwolono Wilczkowi na tę ustawę?
Ale Wilczek nie napisał tam, że tylko nomenklaturowcom pozwala, tylko wszystkim pozwolił. I pamiętamy, co, jak Polska wyglądała wtedy. Polska się zmieniła w 1989 roku w jedno wielkie targowisko. To było właśnie skutki, to było skutkiem odblokowania tego narodowego potencjału ekonomicznego. Handel to jest najprostsza forma akumulacji kapitału, którego nie było w Polsce wtedy. Handel to była najprostsza forma akumulacji kapitału. I Polska się zmieniła w jeden wielki bazar. To nie wszystkim się udało, niektórym się nie udało, ale wielu się udało. Wielu się udało. Mam takiego w Zamościu znajomego przedsiębiorcę, który mówi, a mówi, panie Stanisławie, kapitalizm to był u nas, mówi, w 89 roku i przez pół 90, a potem już nie. A potem już nie. I to prawda. I to prawda, on ma rację. On jemu się akurat udało, bo on tam no, jakoś się akomodował. Natomiast no, nie wszystkim. Ale to jest przykład, że... A potem nomenklatura się zorientowała, że jak wszystkim się pozwoli, no to ona może nie wytrzymać konkurencji z tymi ludźmi, którzy za komuny się zahartowali w różnych tam zielonych światłach dla przemiosła i tak dalej. No, bardzo dobrym przykładem jest Ireneusz Sekuła, nieboszczyk. Jamochłon finansowy, prawdziwy, prawda? A musiał aż 4 razy do siebie strzelić, żeby się z rodziną pożegnać. Także to jest przykład, jakby ci ludzie zwykli tak zwani sobie poradzili z uwłaszczoną nomenklaturą. I uwłaszczona nomenklatura dostrzegła to niebezpieczeństwo i rozpoczęła odwrót, w czym niestety sekundowali i współpracowali z nią ludzie, którzy się dorwali do władzy, że tak powiem, z opozycji. Którzy objęli posady. No bo jak już się dorwali do władzy, to chcieli coś z tej władzy mieć. Nie dokładać do interesu, tylko coś z tego mieć, prawda? Więc nastąpił gwałtowny rozrost biurokracji. Bardzo dobra ilustracja jest, jak partia się rozwiązała. Partia miała drugi aparat administracyjny, dublujący aparat państwowy. No i w 90 roku się rozwiązała i ten aparat też został rozwiązany. I wtedy w administracji centralnej po rozwiązaniu partii PZPR-u pracowało 45 tysięcy urzędników w administracji centralnej. 5 lat później już 112 tysięcy. Wzrost ponad 100%, a cały czas niby wolny rynek. W tej chwili jest pół miliona. No i ci ludzie muszą czymś zarządzać. Urząd się ustanawia po co? Najpierw się ustanawia jakiś nakaz albo jakiś zakaz, że coś trzeba albo czegoś nie wolno. I na straży tego nakazu albo tego zakazu się tworzy urząd. No i oczywiście to po pierwsze blokuje swobody gospodarcze, a po drugie kosztuje. To nawet koszty nie wynikają z tego, że tych urzędników jest dużo. No to też oczywiście kosztuje, ale to jeszcze byśmy jakoś wytrzymali. Najgorsze jest to, że to są ludzie uczciwi. To jest najgorsze. Bo gdyby oni tylko tam obejmowali te posady i brali pieniądze i nic nie robili, to jeszcze by jakoś Rzeczpospolita to wytrzymała. A ponieważ oni są uczciwi, jak już biorą pieniądze, to chcą coś robić. I to jest najgorsze. No podam przykład taki. Był nieboszczyk Marek Kotański, zajmował się narkomanami w Monarze, prawda? I później potem został wzięty na garnuszek Ministerstwa Zdrowia. Bo tam uznali, że będzie lepiej, jak on tak trochę nie będzie hulał tak tam nie wiadomo gdzie, tylko to będzie pod kontrolą tam z tymi narkomanami, co on tam wystawia. No i został wzięty na garnuszek. No i oczywiście po roku tego garnuszkowania zrobiono kontrolę. Okazało się, że strasznie dużo monarowcy wyjeździli benzyny. To nie wiem dlaczego, ale jakoś odbiegało to od przyjętych standardów. No i jak zareagowali
urzędnicy z Ministerstwa Zdrowia, a no, powołali odrębny pion kontroli, nie tylko w ministerstwie, ale we wszystkich jednostkach, w całym kraju. Koszt tego pionu kontroli był zdecydowanie większy od tego, od kosztu, gdyby ci narkomani pili benzynę. To tyle by nie wypili, ile to kosztowało. Oto pokazuje, to jest, co jest najgorsze, gdzie nie ma takiej gospodarki, której nie można by rozłożyć. Nawet najsilniejsza się w końcu rozłoży. A jeszcze w dodatku, no to te zarządzenia, to są ci ludzie, no to się mówi, państwo tam zarządza. Wielu ludzi w Polsce ma taki nabożny stronę, jak państwo, no to nie państwo, no to jest pani Zosia, pan Józio, który często ma bardzo mgliste wyobrażenie o tym, jak to powinno. Najlepszy dowód, że nie jest żadnym przedsiębiorcą, prawda? Bo jakby umiał robić pieniądze, to by robił pieniądze, nie szukał posady. Prawda? Pan Kulczyk podobno umiał robić pieniądze, no to nie kandydował do Sejmu, nie szukał posady w rządzie, tylko robił pieniądze. To już jak to robił, to inna sprawa, bo ja na przykład podejrzewam go, że on, że ten jego majątek to nie jest jego. Że to był majątek powierzony. On tam mógł się dorobić na boku i swojego, ale musiał się rozdać. I ta działalność filantropijna, no to właśnie to było rozliczanie. On tam musiał utrzymywać rozmaitych tam darmo zjadów, mordochłapów, których mu wskazała rozwiedka. Jeszcze temu zapłaci, jeszcze tamtemu.